W ogóle jak się czujesz właśnie jako podwójna mistrzyni polskich seniorek? W tak młodym oczywiście wieku. No na pewno jestem najszczęśliwą, że ten sezon wykłada się jak po naszej myśli, po mojej trenera tak samo. Nie mieliśmy jeszcze medali czwartego sezonu w kraju seniorskim, są dwa i złote wywalczone w Podkoszczycie, więc się cieszyć. I mamy świadomość chyba tego, że no, będziemy wystartować już do następnego sezonu z wyższego pułapu, bo będziemy za rok bronić tych złotych medali. Jaka jest recepta na wychowanie dwukrotnej mistrzyni Polski? Praca, raz praca, raz praca. Ja myślę, że gdzieś zaufanie zawodnika przede wszystkim. Takie jest moje zdanie, pytaj może do Maniki bardziej. Teraz myślę, że ona mi ufa przede wszystkim, to co robimy. Ja, gdyby tego nie było, to wiadomo. Ja znam zawodników, którzy zaczynają podważać trenera, którzy zaczynają dyskutować, bo ktoś to będzie jeden medal za juniora i myśli, że wie wszystko w sporcie. Ja, to nie do końca jest. Myślę, że Marka jest przykładem tego, że naprawdę zaufała trenerowi, zaufała w jakąś pracę, którą w tym roku troszeczkę zmieniliśmy i no, jest efekt tego. Tak? I to też mnie ukrywa, że Marika od 8 lat od początku. Od młodziczki w przyrodku do zawiszy, trenuje ze mną, tak, żeby się wkazać jakiś taki hejndyka tutaj, nie przychodziła z kontaktem między wiekami, tak? Podglądając z bliska te najlepsze zawodniczki, najlepsze sprinterki, czego na chwilę obecną tobie brakuje, żeby na przykład dorównać, nad czym trzeba szczególnie popracować, żeby dorównać tym naprawdę najlepszym na świecie? No ciężko powiedzieć. Myślę, że no, takie wyniki osiągają najlepsze też zawodniczki na świecie, przychodzą z czasem, tak? Także myślę, że wszystko jeszcze przede mną. Jestem stosunkowo młodą zawodniczką i dopiero wchodzę w seniorski sport, więc myślę, że jeszcze mam czas i będziemy próbowali z trenerem zrobić wszystko, aby ich dorównać. Wiadomo, że najciężej jest zrównać czarnoskórą zawodniczką. No to jest, jak już zawsze trener się śmieje, jak ogląda, to jest inny wymiar lekkiej atletyki po prostu, jak się na nie patrzę. Ze względu na naturalny po prostu budowę ciała i tego typu. Dokładnie, dokładnie. Ale myślę, że no, Europę można gonić śmiało, także zrobimy co w naszej mocy. Na razie oby szło tak jak idzie w tym sezonie. To... A gdyby tak położyć na wadze medale mistrzostw Polski, seniorów, a młodzieżowych mistrzostw Europy, które są ważniejsze? Ja nie dzielę medali, które są ważniejsze. Aha. Cieszę się z każdego medalu tak naprawdę. I wiadomo, że te młodzieżowe z mistrzostw Europy są dla mnie bardzo ważne, bo czekaliśmy na indywidualne medale bardzo długo, prawda? Zawsze mieliśmy tylko medale w sztafetach zdobywane. Jednak seniorowskie medale również bardzo cieszą, bo tamten sezon był dla nas bardzo trudny, także udało nam się w tym roku obronić, pokazać, że jednak no, nie przypadkiem dobijamy się jakby do czołówki krajowej i no, myślę, że każdy medal ma swoją cenę i na każdy tak samo trzeba pracować.